Bezpośrednia następczyni sławnej odmiany Sandra, czyli nasza Aleksandra. To odmiana numer jeden w badaniach rejestrowych coboru w latach 2018-2020 spośród wszystkich odmian jęczmienia ozimego dwurzędowego, które brały wtedy udział w badaniach. Na obu poziomach agrotechniki, zarówno pod względem plonu ziarna, jak i masy tysiąca ziarna. Odmiana cechuje się również fenomenalną zdrowotnością, także potwierdzoną urzędowo, a mrozoodporność, którą posiada, to 4,5. Jęczmień ozimy Bianka, odmiana dwurzędowa, dla której każdy dzień jest idealny na uprawę. Charakterystyka odmiany, jest to odmiana o bardzo dużym MTZ-cie. W ocenie niemieckiej to jest 9 na 9. Co jeszcze? Odmiana odporna na lamurarię, na inne choroby również, grube wyrównane ziarno, w coboru zimotrwałość 4,5. Jęczmień ozimy dwurzędowy Artene, jego znakomite plony ziarna zabezpiecza najgrubsze, bo aż o 22% grubsze ziarno od wzorca w badaniach urzędowych coboru PDO-CCA 2022, a jednocześnie najwyższa nota za MTZ w niemieckim BSA, gdzie osiągnęła 9 na 9 możliwych punktów. Odmiana charakteryzuje się doskonałą odpornością na obłamywanie do kłosia, a także jest niższa 8 cm od wzorca, dzięki czemu nie wylega. Jej mrozoodporność to 5. Jęczmień ozimy Melia. Odmiana jest to sześciorzędowa, pogrączyni odmian w badaniach PDO coboru hybrydowych. Odmiana o najwyższym potwierdzonym plonie w badaniach PDO w 2021 roku w PDO w Wielkopolsce coboru. Plon osiągnięty jest to 11 ton 900 kg z hektara. Odmiana o genetycznej odporności na mączniaka i dobrej tolerancji na lamurarię. Jest to odmiana, która dobrze reaguje też na regulatory wzrostu, o dużym, grubym, wyrównanym ziarnie, które charakteryzuje się dużą wagą hektolitrową. Zimotrwałość coboru jest to 5. Najszybszy kot na świecie to gepard, najwcześniejszy jęczmień to właśnie nasz almut. Almut jest odmianą ultra wczesną, która plonuje na bardzo wysokim poziomie, a parametry ziarna, które osiąga, są również imponujące. Odmiana cechuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie, także stoi do końca. Również posiada wysoką odporność na rynchosporiozę oraz mączniaka. Natomiast jeśli chodzi o mrozoodporność, to w coboru została oceniona na 4,5.